Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony wodzu. Kolejny odcinek z gry Firewatch. Idziemy do Doliny Topoli. I myślę, że może się spotkamy tam z tą Delilah. Zaczyna się robić coraz ciekawiej, powiem wam. Zaczyna się naprawdę robić coraz ciekawiej. Zobaczmy, gdzie to jest. My jesteśmy tutaj, tak? Two Forks. Zaczyna się naprawdę, kurczę, robić tak, że... No... Zaczyna się naprawdę robić ciekawie. Tylko gdzie jest Dolina Topoli? Nie wiem. Damaged tree. Chwila, moi drodzy. Where the fuck is Dolina Topoli? Ej. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. To niedobrze. Czy ja muszę jeszcze raz tam wrócić? Czy ja muszę tam wrócić i jeszcze raz popatrzeć na to? Bo mam iść do Doliny Topoli, tak? Tylko, że gdzie ona jest? Sekundkę, wróćmy, zobaczmy jeszcze raz ten plakat z tą florą Shoshone. Okej, otwórz, tak. No. Tutaj wszystko jest, widzę, topolą. No i co? Dobra. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree and you'll have a wonderful afternoon. Idź do miejsca. Dobra. No dobra. Tylko gdzie to jest? Moi drodzy, trochę już zgłupiałem. No bo na mapie... Czy ja tego po prostu nie widzę? To jest to Wapiti Station, Torofar Basin, Supply Drop. Tu Torofar Lookout, to jest do tam, do tej Delilah. Beartooth Point, Mule Point, Thunder Canyon, Two Forks Lookout, Torofar Trail, Lake Trail Cache, Firebreak, Wiecie co, zgłupiałem. Nie wiem. No chwilę, no ogarnę to zaraz. Nie będę was zanudzał tym. Jak to zaraz ogarnę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Cottonwood Creek, tak? To jest Dolina Topoli. Oj, przepraszam. Jak już tak się zamyśliłem, szukałem nazwy Topola, to po prostu było Cottonwood. Tak jak było napisane na tym plakacie, prawda? O to dokładnie chodziło. No i my się już zbliżamy do tego miejsca. No i jestem bardzo ciekaw, czy tutaj faktycznie spotkamy się z tą Delilah, czy to chodzi o coś innego? No bo iść idziemy dobrze na pewno, prawda? I naprawdę powiem wam, że kurczę, no... Gra się robi naprawdę coraz ciekawsza. Gra się robi naprawdę coraz ciekawsza. Okej. I co? Jest wielkie drzewo... A i coś jest obok drzewa, tak? Jakaś narta. Czy ja to mogę pozgłaszać? Nie, nie mogę się w ogóle odezwać do niej. Narta, wielkie drzewo. No i co? Mam iść dalej? Na to by wychodziło. Czy tędy, tędy w ogóle... Aha. Możemy sobie przejść tędy.
Dobra. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Co my tutaj znajdziemy? Nowa krótkofalówka. O, proszę, dobra. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? Fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Czyli tak jak mówiłem, moi drodzy, zaczyna się robić naprawdę coraz ciekawiej. No dobra, to my się zaraz widzimy widzimy się w tej stacji Wapiti. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już przy tej stacji Wapiti. I zobaczmy, co się tutaj dzieje teraz. Do Delilah nic nie możemy powiedzieć. Wyłam kłódkę. A, siekierą, dobra. Okej, okay, czyli doktora Simonsa nie ma, to o to tutaj chodzi. O to chodziło w tej notatce. No i co, jesteśmy na tej polanie już, moi drodzy, Wapiti. I zaczyna dziać się, kurczę... Nie wiem co. Nie wiem, czego się tutaj możemy spodziewać. Najgorzej, że zbliża się noc. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Szczerze powiedziawszy, jest przerażające. Bo tutaj jak szedłem, tego wam nie nagrałem, ale były jakieś jeszcze dziwne odgłosy i to takie odgłosy, że no ja nie spodziewałem się po tej grze, że mnie troszkę przestraszy. Nie spodziewałem się tego. Wieża monitorująca, proszę bardzo. There's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they can probably listen to whoever the hell they want. But nestled down in this valley... Tutaj jest jeszcze lepiej, patrz, co tu się dzieje. O kurde! Siatka pomiarowa. They're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to? Thank you.
I mean, there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Seismograph. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. O, proszę bardzo. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Fuck them. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, worst case scenario... We are trapped by the fire and burn alive, alone in the wilderness. Yeah, worst case. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up! It's alright. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. No dobra, no to w takim razie... Możemy przejść przez tą siatkę? Możemy przejść przez tą siatkę. Wracamy do naszej wieży. No, powiem wam, że kurczę, wow. Za bardzo nie wiem, co powiedzieć nawet. Bo jest to, no, jest to bardzo dziwna rzecz. Tu jest agregat, jest ta wieża monitorująca. No i jestem strasznie ciekaw, czemu my jesteśmy obiektami jakichś badań, prawda? Czemu my jesteśmy obiektami jakichś badań? To jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. I czy ja teraz dobrze idę? No wydaje mi się, że dobrze idę, że idę tak jak... Idę tak jak tutaj przychodziłem. Przepraszam. Dobrze, dobrze idziemy. Oj. Oh shit. Oh fucking shit. Delilah, there's smoke coming from the site. Yeah, I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will,
Okej. Zobaczymy, co nas czeka w dniu 77. Dobra. Gdzie ten detektor? Are you leaving your lookout? This receiver picked something up. I'm just checking it out. What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. Oh? You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Don't do that! I know, I know. Everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. No, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. Okay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Krótkofalówka wyłączona, dobra. Dobra, moi drodzy, chyba już coś. Prześwit w zaroślach, dobra. Co tu jest? Oczyść drogę. Proszę bardzo. O, proszę. Uuu. Okej. Krótkofalówka wyłączona. Jak ja mogę ten plecak sprawdzić? A bo dobra, on jest tutaj. Odłożyliśmy go tutaj. Klucze do jaskini 452. No proszę. D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, and basics. It was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. O ja pierdziule, wiecie co tu się dzieje teraz? To nie wiem, ale robi się coraz ciekawiej. Tutaj już jest już ta nasza wieża. I ciekaw jestem. W ogóle piękna noc, prawda? Ciekaw jestem, co tu się będzie działo teraz. I czy spotkamy tutaj kogoś? Wydaje mi się, że nie. Nie, no nie ma tu nikogo. I don't see anyone up here. She was just there. No dziwne, prawda? Bo naprawdę nikogo tutaj nie ma. Ale, a nie możemy wejść? Czemu nie możemy wejść do wieży? To dziwne. Czy my możemy, mamy ją obejść? Przecież to też bez sensu by było. Nikogo tutaj nie ma, prawda?
Tutaj też nikogo nie widać. Zastanawiam się, czemu nie możemy wejść do naszej wieży. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tego nie zauważyłem wcześniej, wiecie? Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Dobre pytanie, moi drodzy, dobre pytanie. Dobre pytanie. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. Dobra, moi drodzy, czyli lecimy do jaskini 452. Ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.